Glicerol, alkohol polihydroksylowy. Glicerol często występuje pod nazwą zwyczajową gliceryna i jest to popularna substancja, która jest składnikiem np. kremów kosmetycznych. Jednak jego nazwa systematyczna to propano-1,2,3-triol. Jaki wzór ma glicerol? Weźmy sobie na początek zwykły propan, metanetanpropan, czyli węglowodór, i wiemy z alkoholi monohydroksylowych, że alkohol to jest taki węglowodór, gdzie zamiast wodoru ma grupę hydroksylową OH. Mamy sobie propan, ale w przypadku glicerolu nie zamiast jednego wodoru jest grupa OH, tylko zamiast trzech wodorów, gdyż ma grupy 3 OH, bo to jest alkohol polihydroksylowy. Skąd taka nazwa propano 1, 2, 3, triol? Propano, bo w głównym łańcuchu jest 3 węgle, czyli z propanu go tutaj mamy. 1, 2, 3, bo przy pierwszym, drugim i trzecim węglu jest grupa OH. Triol, bo ma 3 grupy OH. I to jest wzór strukturalny. Ten sam wzór można napisać półstrukturalnie, czyli wbijamy wodory przy tym węglu, przy którym są CH2, CH, CH2 i 3OH tutaj piszemy w konstrukcji. Oczywiście jest to dalej propano 1, 2, 3, triol, ale jest to wzór półstrukturalny. Oczywiście można zapisać to sumarycznie. C3, 3 węgle, 5 wodorów, które odchodzą od tego łańcucha węglowego, H5, i 3 grupy OH, czyli OH 3 razy wzięte. I to jest wzór sumaryczny glicerolu. Można też, występuje też tak zwany wzór grupowy, rzadziej używany. Zamiast tutaj rysować konstrukcję we wzorze półstrukturalnym, to piszemy tutaj w nawiasie TOH przy tym łańcuchu w nawiasach. Jakie właściwości ma glicerol? Zacznijmy od właściwości fizycznych. Jest to gęsta ciecz, bezbarwna, dobrze rozpuszcza się w wodzie, jest higroskopijny, czyli pochłaniać będzie wodę i ma większą gęstość od gęstości wody, czyli jeżeli delikatnie sobie go wlejemy, opadnie na dno. Jakie właściwości chemiczne ma glicerol? Po pierwsze, bardzo ważna właściwość, ulega tak jak inne alkohole reakcjom spalania. Jednak pali się kopcącym płomieniem, w wyniku czego powstaje czarna sadza, czyli węgiel. I wiemy, że w takim przypadku jest to tak zwane spalanie niecałkowite, jeżeli powstaje węgiel i woda. I napiszmy sobie reakcję spalania niecałkowitego glicerolu. Mamy tu glicerol, spal znaczy plus tlen. Powstaje nam, jak wiemy, węgiel plus woda i teraz tą reakcję trzeba uzgodnić. I teraz mamy tutaj 3 węgle po lewej stronie, 3 atomy, więc tutaj też musi być 3, dajemy 3 po prawej stronie. Wodorów mamy tutaj 5 i 3 to jest razem 8. 2 razy ile jest 8? 2 razy 4 jest 8, więc tutaj też mamy teraz 8 atomów wodoru. Zawsze na końcu uzgadniamy sobie w reakcjach spalania tlen, z tego względu, że on nam tutaj już niczego nie popsuje. Ile mamy atomów tlenu po stronie prawej? No mamy 4. 4 wody. Po jednym tlenie mamy 4 atomy tlenu. Tu też trzeba, żeby było 4. Mamy tutaj 3 atomy tlenu. I żeby było 4, to tu musi być 1, a jest 2. Ile razy 2, żeby było 1? Pół. I teraz mamy po 4 atomy tlenu po obydwu stronach. Żeby zlikwidować ten ułamek, znaczy połóweczkę, to mnożymy sobie indeksy obydwu stron równania razy 2. No i mamy naszą reakcję spalania niecałkowitego. I teraz tu była jedna cząsteczka, jest 2. Tu było pół, to będzie 1. Nie piszemy jedynki, bo jest. Tu było 3, jest 6. Tu było 4, jest 8. I mamy uzgodnioną reakcję spalania niecałkowitego glicerolu. Glicerol ulega także reakcji spalania całkowitego, a my wiemy, że w reakcji spalania całkowitego powstaje dwutlenek węgla i woda. W ten sam sposób sobie tutaj uzgadniamy 3 atomy węgla, 3 atomy węgla, 8 atomów wodoru, 8 atomów wodoru,
ale teraz tlenu po stronie prawej jest 3 razy 2, 6 i 4 jest 10. Tutaj mamy 3. Jeszcze nam potrzeba, mamy 3, jeszcze nam potrzeba 7, żeby było 10. Ile razy 2 jest 7? 3,5 razy 2 mamy 7 i 3 jest teraz 10 atomów tlenu po tej stronie i po tej. No i jak sobie przemnożymy wszystko razy 2, to tu będzie 2, 7, 6, 8. No i glicerol, można też napisać reakcję półspalania, czyli taką reakcję półspalanie, to jest taka, gdzie powstaje tlenek węgla i woda. No i uzgodniliśmy sobie w ten sam sposób tą reakcję półspalania. Jaką jeszcze inną właściwość chemiczną ma glicerol? Tak jak wszystkie inne alkohole, ma odczyn obojętny. No i sprawdzamy to różnymi wskaźnikami, fenoloftaleiną, oranżem metylowym i tak dalej, ale żeby sprawdzić, czy odczyn jest kwaśny, czy zasadowy za jednym zamachem, to możemy użyć papierka wskaźnikowego, który nie zmieni zabarwienia, więc glicerol ma odczyn obojętny. Jest też bezwonny i ma słodkawy smak. Glicerol jest nietoksyczny. Dlatego stosuje się go w przemyśle spożywczym, na przykład w produkcji słodyczy oraz w przemyśle kosmetycznym. Jest stosowany także do produkcji farb drukarskich czy w garbarstwie do zmiękczania skóry.